Okej, ostatnio sobie zajęliśmy Amsterdam. Z tego tutaj zdobyliśmy oczywiście barwniki, cukier, jakieś takie inne różne rośliny. I trzeba wykończyć Holendrów, na to wygląda. Nie pozostaje już nic innego. Machnij tym kijkiem. By w głowę. No. Jak to? Tarcza z drewna nie może pokonać, kurde. Nie przetrzyma strzału z kuszy. Tarcza z... Zaraz, Polska? Właśnie. Wielki kolo się pojawił. Łódź głoduje. No i co ja mam, kurde, zrobić? Dobra, tu już są połączenia niezłe, to jeszcze zrobimy tylko dotąd. Au, au, au. A, bo wy w ogóle nie jesteście ulepszeni. To są ci zieloni kusznicy. Was nawet można cofnąć, nie wiem czy... Zaladzi 10 razy, nie wiem czy to w ogóle będzie konieczne, no dobra. Jeszcze jedna tura faktycznie jest potrzebna. Was proszę się cofnąć do Amsterdamku, tu was uleczymy, a nasi czarni chłopcy idą górą, na to wygląda, bo tu nie będę ryzykować, tam niech żyją, niech mają coś od życia. Jezu, dwóch tych, co to jest? George Peter Alexander Haley. Świetny artysta, mój ulubiony. Szkoda, że go nie znam. Dobra, napraw to. I następna tura. Kraków się rozwinie za tyle tur, ciekawe. Pokój jeszcze nie, bo muszę dojechać tych. Wtedy sobie wezmę Hamburg, tak? Czy Frankfurt? No ten to już w ogóle nic nie jest w stanie zaoferować. Wróg się zbliża. O nie. To wrodzy... Wrodzy robotnicy. Tylko gdzie oni śmieli, tak? Pokaż to. Tutaj się pojawili. O nie. Co ja teraz zrobię? Dobra, proszę strzelać. I ciężko zbrojni wchodzą i tak się kończy przyjaźń z Holendrami na zawsze. Teraz to my będziemy tutaj górować. O. Zniszczyć? Dobra, wybórz. O 13 aż, no dobra, no trzeba chyba kurde zburzyć to chyba. Dobra, tam rozwalcie wszystko. I zaraz tutaj będą się budować te pewnie. Kolosea, różne tam atrakcje dla dzieci i tak dalej, żeby udobruchać trochę tych ludzi. Bo głównie skąd to jest? Liczby miast, liczby okupowanych miast. Bla, bla, bla. 18 ludzi jest w sumie w Warszawie. To się nie dziwię, że tam nie do końca są zadowoleni ze wszystkiego. Właśnie już powoli nie ma tutaj co tu rozbudowywać, więc trzeba iść tutaj chyba naprawić to wszystko. Co Polacy zniszczyli. Dobra, tutaj tą dżunglę trzeba do końca już spotygować, rozbudować. Awans. Awans to już mieliście, po co mi z tym gadacie. Oszukujecie mnie, dobra. Gildie Kolosea trzeba teraz budować na pełnej. Co to jest w ogóle? O, jakiś po prostu znaczek. Gildie muzyków tu chciałem, o. Mogę ją kupić w sumie? Nie.
8 tur. Przez duże minusy z niezadowolenia. No dobra, to może w sumie pokupuję tutaj w tych miastach, gdzie mogę. Pogody jeszcze nie mogę. Tutaj mogę to koleso, no dobra. No i tak, tą forsę trzeba na coś wydać, to sobie wydamy, na to wygląda, że w taki sposób. Zrób uniwersytet, a tutaj zrób sobie przystań. No, szlaki morskie mają o 50% większy zasięg, to jest potężne. A tymczasem, no dalej, nic mi nie zostaje. Żeby nie pojawili się tutaj ci jacyś rebelianci czy gdzieś tam, bo znowu trzeba będzie ich ganiać. Ale nie mam siły na to. Szczęście to konto w dobrym banku, zręczny kucharz i dobre trawienie. Ciekawa definicja szczęścia przez pana Jean-Jacques Ross. Nie będę go kaleczyć. Bank. O, bank super. Plus 25% do forsy. Genialne. Zakazany pałac. Koniecznie musimy go zbudować, bo daje fajne bonusy do dyplomatycznego zwycięstwa, o którym powiem, jak będzie to dopiero możliwe. Policja okręgowa spowalnia wrogich szpiegów. Jakieś państwo miasto z Vancouver znaleźliśmy sobie na pustyni. To ciekawe. Zakazany pałac musimy koniecznie zbudować. No dobra, i tymczasem w sumie faktycznie z niemiaszkami moglibyśmy tutaj próbować się jakoś dogadać. Und? Tak, oddawaj miasto jakieś. Ale to ja mogę dać, jest to ten, no tak, tu jest jego strona. Dawaj jakieś miasto, Hamburg. Hamburg. Kasy nawet nie masz, nic nie masz, przyjmiesz ambasadę. Das kann doch nicht euer Ernst sein. O, i oddał nam miasto i stworzymy znowu marionetkowe. Zwiększył o 17 za niedowolenia. Matko święta, 24. Zobacz miasto, co tu jest. O. Co to jest? Co z tym polderem? O, polder został tutaj w ogóle ten. Miałem sprawdzić i faktycznie jest. A, zobacz miasto. No dobra, ale czy my to miasto chcemy? Tawełna. Bo to tu można byłoby jakieś miasto na morskie zrobić. Tam nadmorskie. No dobra, no spróbujemy sobie marionetkowe zrobić. 24, Boże święty. No tak to jest, jak się podbija. Tych różnych tych. No ale ja nie mogę się powstrzymać. To tak, oni tak mnie irytują, że muszę ich podbić prędzej czy później. Dobra, wy tu odnówcie te co polska konnica rozwaliła, tartaki i inne bajery. Dobra, was na razie wszystkich kampimy. Do spania, dobra. Tutaj nowi ci, to też naprawcie kamyczki. I nowa technologia, nareszcie. To my tu możemy, o, prasa drukarska na pewno, zo. O, i teraz będzie ciekawy motyw właśnie, jak się zrobi, to opowiem. O zwycięstwie dyplomatycznym. O tutaj, zaraz możecie zobaczyć. Kongres będzie założony. Prawdopodobnie przez Polaków, ale. Chociaż tu jest jeszcze jakaś cywilizacja, prawdopodobnie nieodkryta. No bo oczywiście, żeby stworzyć kongres, musimy odkryć wszystkie cywilizacje. Być pierwsi i odkryć. No i nagle tak się skończyła przyjaźń. Wszyscy mnie potępiają. O, i Kumpa Polumpę zdobyli niestety. Szkoda. Wielki naukowiec się pojawił, co ciekawe. No to sobie też zrobimy nim. Tutaj jest to Warszawa, jak tu jest rozrośnięte to miasto. Zbudujemy sobie akademię. Można też go użyć do plus 1000. Ile mamy tam? No, całkiem sporo nauki, ale można o to tak sobie dodać 1000, co się nieźle odkryje, ale ja wolę sobie mieć stały przyrost.
Chyba wy kampicie, chociaż może lepiej tutaj sobie pójście. Tutaj też wszystko już jest pozajmowane, tutaj obóz zrobicie. Zdobycie bawełny powoduje, że... O, bawełna się zdobyła. Ajajaj, tylko jak to właśnie z tym tutaj zadowoleniem potegować? Jak to nie możecie? Co o co wam chodzi? Przerwano budowę drogi, ale czemu? Ech. Tych trzeba byłoby jakoś tutaj udobruchać, te wszystkie... Państwa miasta by nam na pewno trochę dały tego zadowolenia. Szpieko tutaj już jest, sobie siedzi. Wasze zachowanie nas niepokoją, cywilizacja. Pogódźcie się z tym, jesteście następni w kolejce. Też macie tutaj, to jest trudny teren, trudno będzie zdobyć Berlin. Chyba, że mówię, morską uda nam się zrobić flotę jakąś i od morza ich zaatakować, bo nawet murów nie mają chyba. A to wygląda. No, trzeba pagodę kupić. To tam, gdzie można ją kupić, na przykład tutaj. Ale nie jest oczywiście nasza religia wyznawana. A tam to w ogóle chyba było miasto do rozbiórki. O. To trochę pomoże. Karawanseraj. Singapur. Można? O, do Singapuru sobie pojedziemy. A z wami trzeba oczywiście zawrzeć pokój, bo już nie bijemy się. Już spokojnie, chłopaki. No już koledzy. Dobra, kampicie. Koleseum oczywiście. To was też tu przemieścimy od razu i pokampimy. Kurde, bonus do tego nie działa. Gdzieś tu jest w ogóle jakieś zadowolenie właśnie? Średnio, tutaj trzeba byłoby chyba coś przyjąć. Tu co jest coś... Nadwyżki zadowolenia, złota era, handel. O tutaj, plus 2 do zadowolenia za każdy surowiec luksusowy, ale to aż 4 punkty, to za 100 lat będzie. No cóż. Nasz statek tutaj odkrywa, co tu tak wyleciało. A, zwiadowcy teraz też już mogą pływać po polach morza. O, ktoś tu zdobył osadników, komuś ukradł. Obowiązkiem gazet jest drukowanie wiadomości i rozpętywanie piekła. I jest wreszcie, możemy zbudować zoo, czyli kolejny budynek do zadowolenia. Krzywą wieżę, który no też na spoko do wielkich ludzi daje fajny bonus i darmowy się pojawi. Globe Theater do... Świetny cud, żeby właśnie robić, mieć miejsce na różne bariery kulturowe. I wreszcie pozwala założyć kongres. Ale pod warunkiem, że spotkaliśmy wszystkie cywilizacje. Gdyż nie mogłam przystanąć dla śmierci, to ona dla mnie zatrzymała powóz ciągniony przez nas samych oraz nieśmiertelność. Emily Dickinson, dziękuję ci za te słowa. Bardzo krzepiące. Dziewięć żelaza, no to chodźcie tam już, kurde. O, tu trzeba naprawić cukier. Cukier i różne inne słodkości. Może ktoś chce pohandlować. Neutralny, ostrożny. Ostrożny, ci pewnie nie będą chcieli. Ale ty z kakao możesz mi dać. Mam kakao? Zela na wino. Nie mam kakao. Że faktycznie wymienisz się, kurde, kakao, co za to byś chciał. No tak, od razu całe królestwo, niech ci je oddam. Głupi jesteś, jak nie wiem co. Przypuśćmy kakao za cukier i wino. Trufle? Kość słoniowa. Nie dostaniesz nic. Ja przeżyję, o tam. Mam taką armię, że jak to przyjdą jacyś rebelianci, to dostaną w czambo. Chodźcie, może faktycznie tutaj się rozłóżcie jakoś. Takich tu rozmieścimy i tego. O, rekrut Roman. Co tam Romek? Nie może okraść Niemców, bo już ich tego. Już ich wszystkich. Prześcignęliśmy ich w badaniach.
kartoflu. Bez sensu, żeby być takim szpiegiem. To już się gdzieś indziej. Można się też ukryć, ale to po co? Kto to jest w sumie najsilniejszy teraz? Aleksander i Chingis Khan. No dobra, to idzie do Chingis Khana, ale w roli teraz dyplomaty. Gdzie on tutaj, jego stolica w sumie przyznam się, że nie znam. Karakorum. No spoko. Karakorum. O, i wyślemy go jako dyplomatę, czyli nie będzie można go zabić. Da nam również wgląd do miasta, co tam się znajduje i tak dalej. Ale będzie również krzewić naszą tutaj turystykę, która powoli właśnie zaczyna tutaj coraz bardziej działać. Dobra, wybierz badania i co tym razem? Proch strzelniczy, zamek taki i arkebuzerzy. No, fajne, fajne, ale nie trzeba. Emiraż. Tam Ermiraż. Zadowolenie. No, chyba tutaj w architekturę, żeby mieć. Próbujemy zrobić sobie Taj Mahal. Plus 4 do zadowolenia, a później tutaj i później husarię. Każdy chce zobaczyć pewnie. A na pewno ja, bo to całkiem dobra jednostka. Ci dalej walczą z barbarzyńcami. Oni sami są jak ci barbarzyńcy. No. Teraz się odkrył, czyli wszystkich odkryłem. To nie wiem, czemu mi pokazywało, że nieznany gracz na przykład ukradł jakiś cud. Chyba, że w jakimś mieście, ale nie ten. Nie wiem. No i teraz udało się, założono kongres światowy. Polsce jako pierwszej udało się odkryć wszystkie cywilizacje świata. I żeby to upamiętnić, to liderzy ze wszystkich tutaj stron, czy się kochamy, czy się nie kochamy, spotykają się na pierwszym kongresie właśnie w Warszawie. Za 20 tur się spotkają, aha, żeby to uczcić. O, i żeby porozmawiać o dyplomacji międzynarodowej. Świetny to jest mechanika. Gdy cywilizacje wchodzą w kolejne epoki, kongres będzie się zmieniał. Oczywiście i będzie można wybierać nowego gospodarza i takie, takie. No i teraz jak to działa? W tej epoce każdy ten ma jednego delegata, każda cywilizacja, a założyciel, czyli w tym przypadku ja, będzie miało dwóch delegatów. I zero delegatów za państwa miasta sojusznicze. A w następnej, jakby głos mniejszości będzie coraz bardziej uznawany, właśnie. Więc, na przykład, sojusznicze państwa miasta dają plus jeden do głosu. No i tu możemy teraz kongres światowy. Tak to wygląda, właśnie. Jesteś tutaj, Polacy wielcy są prezesem, największym tutaj gościem, i ci też będą mogli składać. I kto składa? Ja, zawsze prezes składa i zawsze jeden z tych gości. O, i można już nawet teraz coś złożyć, chyba. I tu mamy mnóstwo rzeczy, które działają międzynarodowo. Możemy embargo komuś założyć, będzie smutny wtedy, bo to może się podobać, nie podobać i głosujemy wtedy na to. Jeśli będzie mniej głosów, no to może zostać nieprzyjęta jakaś rzecz. Zakaz luksusu, podatek na armię, uczeni rezydenci, wystawa światowa. Świata. Może miejsca dziedzictwa naturalnego. Sprawdzimy sobie to. Każdy cud natury będzie dawał fajne bajery. Chociaż. A już teraz mogę to złożyć, tak? A muszę. Religię można dawać, nawet mecenat. Chociaż może miejsce. O, każdy cud świata daje swojemu miastu trzy kultury. Jako, że ja mam dużo cudów, no to oczywiście będzie to genialne. O, i już pojawili się właśnie niemilcy tutaj. Przez to niezadowolenie się dwóch zespawnowało po prostu gości. Ech, no i co? No i uciekacie oczywiście. Zbrojni tu wchodzą już do akcji. Pusznicy. I zaraz załatwimy gości. Ktoś tu chce jakiś handel? Antwerpia może, ale do Antwerpii nie dopłyniemy. Więc faktycznie do Vancouver, aż 10 zł. Dobra, i dalej. Zobaczymy, co będą czyli. No, już zniszczyli. Mamy. Dobra, ale wypadałoby też kończyć, kurde, więc no niestety. No dobra, jeszcze jedna tura, jak zawsze. Babilos tutaj. Babimost, czy jakiś taki ostrzeliwuje. Tu znowu ten podbija, cham. Ale ja tu wkroczę kiedyś, mam nadzieję, i odbiję tutaj tych wszystkich wyzwoleńczy, ten zrobię. Marsz.
Tacy wy jesteście bohaterzy. Najlepiej uciekać, ile wejdzie, żebym ja was ganiał tutaj 100 lat. No, ci już tutaj mieczami pomachali, tutaj dalej kamieniami jeszcze rzucają. I jest klasa. Dobra, i wy tutaj jeszcze tego rozgromicie. Zo. Wszędzie teraz trzeba budować zo. Beczą tam i muczą te krowy. Dobra, a wy też już idziecie powoli tutaj, bo to jest góra chyba. Nie, równiny. No zobaczymy, czy ich ukradną. Obozowisko w ogóle znowu się tutaj zrobiło. No, to też idziecie w dół, żeby tu ponaprawiać zaraz. Dobra. I na tym trzeba będzie zakończyć. Czyli tak, no, jeszcze mnie potępił na sam koniec, żeby mi popsuć humor, ale oczywiście nic mu się nie uda, bo w tym odcinku już podsumowując, rozwaliliśmy tutaj do końca Holendrów, Niemcy musieli się też podać, zajęliśmy im Hamburg, niezadowoleni są Polacy, jak nie wiem co, trzeba będzie ich udobruchać jakoś, o, aż można przyjąć ustrój, kasa z budynków naukowych, a jasne. Dobra. No i co? No i to tyle. I w następnym pewnie odcinku musimy, kurde, szykuje się tutaj właśnie jakieś bariery wodne. To jeszcze ci mnie coraz bardziej denerwują. Może kiedyś właśnie wyzwolę tutaj te państwa, państwa miasta, nawet Brukselkę i jakieś kumpa palumpę. A tak to co? Niemców trzeba będzie jeszcze zbić, bo mnie denerwują. No i tyle. Pół świata, pół mapy jest już praktycznie nasze. Nasze statki właśnie odkrywają tutaj jakieś te... O, co to jest? Belgradzka jednostka. Ciekawe, co ona tutaj robi. Dziwne. No, ale to tyle. Odkrywamy świat, bijemy Niemców, wyzwalamy pół świata. To tyle. Hejo.